Co sezon dostaję pytanie, jak rozpoznać królową mrówek i kiedy ich szukać. Jeżeli chodzi o rozpoznawanie królowych mrówek, jest to banalne, bo wystarczy spojrzeć sobie na zdjęcie byle jakiej królowej mrówek w Google i następnie zobaczyć, czym one się wyróżniają. I jeżeli macie taką typową robotnicę i porównacie ją z królową, nawet po zdjęciach, możecie zobaczyć, że mocno się od siebie różnią i królowa charakteryzuje się najczęściej tym, że ma większy tłów oraz większy odwłok. I to nie jest tak, że jak tłów jest delikatnie większy, to jest królowa, tylko on musi naprawdę bardzo być rozbudowany przez to, że królowa ma tam mięśnie skrzydeł, które wykorzystuje do rójek. A po samym locie rójkowym zrywa je, czyli ma też charakterystyczne ranki. Więc jeżeli nawet nie jesteście pewni, czy macie królową, możecie spojrzeć sobie na jej właśnie tłów i poszukać tych ranek, bo one powinny być w miarę widoczne, ewentualnie nawet mogą być fragmenty skrzydła pozostawione, bo czasem się dzieje tak, że skrzydło się złamie i królowa uzna, że no dobrze, zerwane jest, i później jak pojawią się pierwsze robotnice, to usuną ten fragment, który pozostał, lub też nie. I to jest kwestia wprawy, bo jeżeli będziecie coraz częściej się spotykać z królowymi mrówek, tym łatwiej będziecie je rozpoznawać. Ważne jest też to, żeby nie zbierać królowych mrówek, które mają jeszcze skrzydła, bo mogą być niezaplemnione. A przez to, że nie macie tego doświadczenia, nie możecie też rozpoznać, czy one nie szykują się do lotu, czy też nie będą się szykować do zerwania tych skrzydeł. Więc warto też poobserwować taką królową, ale najczęściej no, odradzałbym to robić, bo możecie zmarnować królową. Też ważne, żeby wiedzieć, że królowe mrówek najczęściej nie zatrzymują się, chociaż zdarzy się to. Parę razy w swoim życiu też widziałem, jak królowa stanęła, bo na przykład coś się zataranowało drogę, na przykład było but, i musiała się zastanowić, czy chce ryzykować, czy też nie. Bo pamiętajmy też, że królowe grają w Squid Game'a, tylko że naprawdę, i walczą o swoje życie i przetrwanie, i szukają dogodnego miejsca na założenie kolonii. Więc często to jest tak, że królowa będzie przed wami pędzić, a taka robotnica no, będzie się poruszać, że będzie szła, zatrzyma się i będzie sobie tak podróżować. I też potem będziecie mogli rozpoznać, że nie macie do czynienia z królową. Jeżeli chodzi o szukanie królowych, ważne jest też, żeby zapoznać się z kalendarzem rójek. On wam mniej więcej powie, kiedy jakich gatunków możecie szukać, ale nie mówi też, w jakich porach ich szukać. I to jest też właśnie tak, że jeżeli zapoznacie się z kalendarzem i będziecie patrzeć na pogodę, zauważycie, że mrówki lubią robić rójki na przykład przed deszczami, albo chwilę po dłuższym okresie, kiedy była niepogoda, czyli był deszcz, było zimno, mrówki, kiedy właśnie się zrobi trochę bardziej słonecznie, wyszczelą wam z rójkami. I to jest tak, że te rójki potrafią trwać albo, wiecie, robią taką jedną masówkę, która szybko się rozejdzie, czyli 1-2 dni, albo mogą robić je ciągle przez na przykład tydzień. I będziecie co chwilę trafiać na jakieś pojedyncze królowe mrówek, które będą sobie spacerować. I najpopularniejsze rodzaje, jakie będziecie mogli spotkać, to jest Camponotus, Lasius, Formica, Mermica, Manica, Tetramorium oraz Sonelopsis. I wiem, że to są takie, wiecie, najbardziej popularne. Oczywiście jeszcze można byłoby tutaj dodać Temnotorax, ale je znajdziecie w żołędziach, więc to kwestia tak naprawdę wybrania się i otworzenia odpowiedniego żołędzia z dziurką, więc nie do końca pasuje, no ale wiem, że to jest też bardzo popularny gatunek wśród nowych hodowców i bardzo często później są one odkładane na boczny tor, albo wypuszczane, albo też sprzedawane dalej, bo nie należą do jednych z ciekawszych mrówek w naszym kraju. Bądźmy szczerzy, no taka formika, na przykład sanguina, jest ciekawsza niż Temnotorax, taki przeciętny. Ale oczywiście znajdą się fanatycy tego typu mrówek, więc jeżeli wam się podobają tego typu mrówki, no to spoko. Ale wracając do tych najpopularniejszych rodzajów, to też musicie wiedzieć, że one w różnorakich porach potrafią się roić. Przykładowo Camponotus lubią sobie robić rójki pod wieczór, czyli tak 18-19 lubią sobie robić właśnie rójki i wtedy możecie je najłatwiej znaleźć, więc no jeżeli lubicie chodzić sobie późną porą po lesie, no to będziecie mieli fajne wtedy zbiory. Oczywiście to też zależy od waszej lokalizacji, bo niestety nie wszystkie mrówki możecie znaleźć wszędzie, chociaż pospolite to są tak naprawdę wszędzie oraz nigdzie. I często jest tak, że na przykład możecie mieć dany gatunek mrówek w swojej okolicy, ale nawet o tym nie wiecie, przez to, że nie zrobiliście dobrego rozeznania w terenie i naprawdę mało osób to robi. Ja na przykład mam bardzo dobre rozeznanie u siebie i wiem na przykład, że jakiegoś danego gatunku nie muszę w ogóle wodzić, szukać, bo u mnie go nie ma, a są jakieś gatunki, które są u mnie typowo, a w jakichś innych miejscach ich może w ogóle nie być. I to polecam każdemu zrobić. Jeżeli chodzi też o łapanie samych
łamy królowych dosłownie, to nie łapiemy królowych w ręce, bo możemy je łatwo skrzywdzić, łatwo zgnieść i przez to ubić. Polecam robić tak, że albo zaganiajcie je do swoich próbówek, albo używajcie waty, albo używajcie też miękkich pęset, które nie zrobią im krzywdy, bo one się bardziej na nich zegną, jeżeli je, wiecie, przymiażdżą. Nie używajcie wtedy właśnie zwykłych, tylko miękkich. No i możecie wtedy rzucać takie królowe do próbówek, albo jakichś takich swoich specjalnie przygotowanych pojemników. Najczęściej hodowcy, jeżeli chodzą na rójki, żeby łapać je pod właśnie taką, nie, sprzedaż komercyjną, to biorą sobie jedno pudełko, parwują ścianki talkiem. I to wygląda tak, że wtedy jak porzucacie te królowe mrówek, to one przez jakiś czas mogą tak być, nie powinny się wymordować. Ale to jest też tak, że może się wam trafić taki killer zwany, czyli królowa mrówek, która będzie chodziła i będzie wam mordowała wszystko dookoła. To się nie zawsze zdarza, bardziej w próbówkach, kiedy jest mniej miejsca, ale możecie to zaobserwować na przykład u Lasius, że królowa podchodzi wtedy właśnie do karku drugiej królowej, podgryza ją, no i tam ta królowa się zwija. No i ja potrafiłem mieć taką królową na przykład w pojemniku z Lasius Flavus, to jak miałem 30 królowych, no to mi 10 zabiła, zanim zorientowałem się, co się dzieje. No i właśnie przestrzegam przed czymś takim, bo no, królowe, pamiętajcie, że nadal konkurują między sobą o przetrwanie i one nie zdają sobie sprawy, że są w tym momencie porwane przez kosmitów z ich perspektywy, tylko mogą zrobić sobie krzywdę, nie zdając sobie sprawy, że tak naprawdę mogą mieć teraz lightowe życie w waszych próbówkach. No i co najważniejsze, też pamiętajcie, że mamy 3 rodzaje wyprowadzenia kolonii w Polsce, jeżeli chodzi o królowe, czyli macie klasztorne królowe, półklasztorne i pasożytujące. I przykładem tego na przykład niech będzie formika sanguina jako pasożytujące, myrmika jako półklasztorna i Lasius jako klasztorna królowa. I w zależności jaką właśnie królową będziecie mieli, musicie się wtedy właśnie do nich dostosować i albo szybko szukać dla nich poczwarek, albo też dla nich nic nie robić, tylko czekać, aż wyprowadzą pierwsze robotnice. Nawet musicie wtedy karmić, jeżeli macie klasztorne królowe. No, najwięcej zabawy jest z półklasztornymi, no bo one wymagają od was najczęściej uszykowania dla nich jakiejś małej areny, albo też zrobienie specjalnych przegród, żeby królowa czuła się dobrze w próbówce i żeby wam nie ciągnęła waty, chociaż to i tak może się zdarzyć. Wydaje mi się też, że jeżeli chodzi o pasożytujące, no to nie jest aż trudne tak do ogarnięcia, no bo zasadniczo najczęściej jakie możecie spotkać pasożytujące, to na przykład takie Chtono Lasius, to wystarczy, że znajdziecie pod jakimś kamieniem potwarki Lasius Niger, weźmiecie trochę robotnic Lasiusa, tak nie wiem, z 4-5, żeby otworzyły poczwarki. No i macie tak naprawdę Chtono Lasius już gotową do przygotowania swojej własnej kolonii. Jak ona zacznie wam czerwić tak za około, wiecie, parę tygodni, no to już jest dogarnięte. Klasztorna, no to już wiecie, bez jakiegokolwiek wysiłku zasadniczo wyprowadzi wam pierwsze robotnice. O ile oczywiście nie ma jakichś pasożytów, albo nie trafiło się, nie wiem, że była źle karmiona w kolonii swojej własnej i straciła, wiecie, zapasy w swoim organizmie. I taka ciekawostka, w tym sezonie trafiłem na taką królową z grupy Rufi Barbies, która po złapaniu od tego momentu w ogóle nie zaczęła czerwić i ona w ogóle wyglądała tak wątle. Też parę takich lasiusów mi się trafiło, więc nie wiem, czy tegoroczny sezon nie był jakiś bardziej dla moich okolicznych kolonii mrówek cięższy, bo mieliśmy, pamiętajmy, cieplejszy marzec, przez co mogło, wiecie, wszystko się zaburzyć i też tak samo karmienie w kolonii może być jakiś tam, wiecie, sposób zaburzony, bo te na przykład owady, którymi się mrówki w tym czasie by żywiły, no trochę szybciej wystartowały i tak zaburzyły to. Nie wiem, napiszcie mi, czy wy też się z czymś takim spotkaliście. No ja mam właśnie takie tegoroczne spostrzeżenie, że niektóre królowe miały dość ciężkie przeprawy najprawdopodobniej w swoich koloniach, ale to może tylko kwestia u mnie lokalna, pamiętajmy, że ja w mieście mieszkam, a to może być bardzo też zaburzające dla takiej kolonii. I to jest ode mnie jakby co w tym materiale na tyle. Pamiętajcie, by zostawić łapeczkę w górę, miły komentarz. Jak napiszecie masło, to będę wiedzieć, że dotrwaliście do tego momentu. A to są moi wspierający i bardzo im dziękuję za to, że mnie wspierają.